kuluarach 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówi się o klęsce urodzaju. Wszystko dlatego, że do konkursu głównego zakwalifikowano aż 20 produkcji. Która z nich okaże się najlepsza? Tego dowiemy się już za chwilę. Pani Olu, za kogo pani trzyma kciuki tego wieczoru? Za Siubuka oczywiście. Przecież tak jest lojalnie. Za wszystkich kolegów i koleżanki oczywiście. Równo. Dziękuję. Na pewno dla mnie takim naprawdę bardzo mocnym filmem, który bardzo przeżyłam, to było Wesele Wojtka Smarzowskiego. Oczywiście trzymam za nasz film kciuki. To jest naturalne, ale bardzo podobał mi się film Io. Ja trzymam kciuki za Filipa. Ach, trudny wybór bardzo. No, nie widziałam wszystkiego, więc nie mogę być obiektywna, ale Chleb i Sól na pewno. Moja ukochana Małgośka Szumowska oczywiście i wiele, wiele innych. Trzymam kciuki za mój film i za wszystkich twórców. Czy masz nadzieję, że Zadra wygra? Zadrita jest najlepsza. Minuta do godziny 20, nie ma czasu do stracenia. Poznajmy werdykt jury. Zaczynamy. Największe święto polskiego kina. Na koniec chciałbym podziękować sobie, bo jestem z siebie bardzo dumny. To wcale nie jest taka oczywista emocja, bo to powiedział pan ze sceny. Ja bardzo długo pracowałem na to, żeby się tutaj znaleźć. To dla mnie jest wzruszające, że jestem na dobrej drodze. Ja kocham ten zawód, chcę go uprawiać i tak jak powiedziałem, no jestem dumny, że dobrze go robię. Pani Doroto, fantastyczny moment za panią. Najlepsza rola żeńska tutaj w rękach, statuetka, ale radość to była dziecięca. Tak? Tak. Urocza, no, wspaniała, wyczekana. No to miło mi, bo ta rola jest tak piękna, że jestem ciągle przejęta samym tworzeniem jej. Najważniejsza w życiu? Tak, do tej pory tak. Co czuje się, jak wchodzi się na scenę? Właśnie nie pamiętałam, wymieniłam prawie wszystkich, których miałam pozdrowić i zapomniałam o cioci Honi. I teraz mogę to zrobić po prostu, tylko chcę to dodać, bo naprawdę przez całą galę myślałam o tym, że jej nie pozdrowiłam. Tytuł Silent Twins, ale przekaz głośny, przekaz bardzo ważny. Jaką widzowie powinni odrobić lekcję, jeżeli pójdą na ten film do kina? Chciałabym, żeby przez te półtorej godziny weszli w nasz świat i zapomnieli o swoim życiu i poznali historię miłości bardzo trudnej, ale też pięknej, uwalniającej, June i Jennifer. Ogromna radość po mojej prawej stronie, zwycięzcy Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni 2022. Emocje powoli opadają, ale o tych pięknych chwilach będziemy myśleć jeszcze przez długie, długie godziny, a Państwa zapraszamy już za rok na kolejną edycję tego niesamowitego wydarzenia. Do zobaczenia!